Witam, witam. Ja jestem Venom Lazarus, ale to jest magiczny świat w grze Botanicula. Tak, jak ostatnio, kochani, skończyliśmy tutaj przy mędrcze. Przy mędrcze? Cholera wie, jak to się odmienia. No to on sobie niech mówi, a ja też będę mówił dalej. Tak, parę osób pytało, od razu odpowiadam. To jest gra czeska, niezależna produkcja oczywiście. Jeżeli ktoś się chce kupić, to jest do kupienia na akcji Humble Bumble. Czyli płacisz ile chcesz i dostajesz tą grę po prostu. Na tej zasadzie. O, i mamy tego dziada. Dobra, idziemy, moi drodzy, zbieramy kluczyki. Kluczyki? To jest ptaszek. Chodźmy sobie w prawo, co? O, he. Cofnijmy się. Cofnijmy się. Bo tak naprawdę to wiecie co, nie wiem skąd my przyszliśmy. Zły dziadu, nie? Dobra. To już mam jasność sytuacji, czyli pójdziemy sobie tutaj do góry. Tutaj nic nie ma. Piękna muzyczka. Oczywiście gra jest polecona dla wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla dorosłych. O, robaczek, widzieliście? O, kliknąłem na listek i robaczek go dziabnął. Może jeszcze jeden? O, wyciągnął robaczka. A? Aha. Teraz? O, jakiś robal duży. Ojoj. Było mocne. Coś chrząszcza znalazł. Dobra, to już przerabialiśmy. No to tak. Jak my tu przyszliśmy? Gdy? Oj, oj, oj. Kujące jeże. To pójdziemy na górę może wpierw. Aha, bo to trzeba było na dole pójść. No dobra, to idziemy na dół. No jak widzicie, tutaj jest takie poplątanina troszeczkę tego wszystkiego. Co nie zmienia, że jest to bardzo wdzięczna gra, bardzo wdzięczna. Słuchajcie, mógłbym godzinami tak grać. Poleca się to dla małych dzieci też, znaczy dla małych. Co ja zrobiłem? Poleca się to dla małych dzieci, ponieważ jest to bardzo rozwojowa gra, bo słuchajcie, no jest tona muzyki, a ja chodzę w kółko, tak, a jak? Oczywiście, że ja chodzę w kółko. Czekajcie, poszedliśmy wtedy w górę. Tu. I tu teraz, o. Hop. O co tu chodzi? Żali się. O!
się. Dobre, dobre, fajne. Chyba były orzeszki jakieś zioło, czy kasztany. No dobra, ale ciągle nie mamy kluczyków. Kujki sobie tu chodzą ciągle, a my pójdziemy w prawo. Czy jak tego stworka dotkniemy, to się włącza muzyczka. I kartę dostaliśmy, patrzcie. To ile razy? Z 3 razy? No dobra, czyli nic, tylko muzyczka. Jest klucz! Jest klucz! Aha, muszki nie chcę wpuścić. Aha. Aha. No i co teraz? Czekajcie, a! Definitywnie to nie ma być któryś z naszych tutaj gości. No dobra. Tego kolczer z tego nie kurwy ten, bo on goni go. Coś jeszcze kliknąć trzeba, słuchajcie. A, patrzcie. Dobre, dobre, podobało mi się. Ten kolczasty niech przejdzie, żeby muszka mogła lecieć. I kluczyk. No i mamy kluczyk. Co dostaliśmy. Patrzcie go. Super, mamy już 2 kluczyki i jeszcze 3 zostały tam. Teraz pójdziemy na górę. O właśnie, tak. Hop. No to teraz się wybierzemy z tą prawą. Zobaczymy, czy mapa działa. No, mapka. No byliśmy tutaj. Tak, mapa chyba działa. Ojej, tego nie... Jakaś karta. Trudno mi powiedzieć, to wyglądało na... Nie wiem, coś z kapelusikiem. Trzeba było wrzucić tutaj do tego lejeczka. Podbijając od spodu. Zobaczcie. Kluczyk. Zobaczcie, do Ulu przyleciliśmy. Ten nic nie zrobi. To sobie może popływać. Eło, mokro. Dobra, czyli ten. Kuleczka. Jakaś mini gra. O, mamy kluczyk.
Tu jest kłódka, zobaczcie. O, po to nam kluczyki były. Ile mamy? Jeszcze dwa kluczyki trzeba przynieść. Czy tędy się da iść? Wow. Jaki dziadu? Co to jest? Pogonił nas. No dobra, to idziemy na górę tu. Ty, dziwny robal. Przepraszam was. Ale... lekko przeziębiony. Aha, patyczak. To patyczaka to poznam wszędzie. No co z tymi? Czemu nie latają? No dobra, nie wiem o co tu chodzi. Idziemy w tą stronę. O, jajeczka. Ty, śmieszne. Wykluwają się te muszki, coraz ich więcej. O. Jezu, ile tego... Nie kumam, tu coś musi być, słuchajcie. Idziemy na górę. O, tu też. Pójdziemy za tym może. Tu jest. A. O, kluczyk. Ale jazda. Aha, czyli... tutaj musieliśmy rozmnożyć to coś dziwnego, takiego dziwnego, białego. Okej, okej. Rozumiem, o to, tu, tak. Fajne. Powiem wam, że brakuje nam jednego klucyka. Górę. Gdzie ten jeden klucyk będzie? Niech no pójdziemy tędy jeszcze raz. O! A
pan ślimak? Słuchajcie, ślimak zjadł jakieś coś. Jacy my jesteśmy, kochani, dokarliliśmy ślimaka tutaj. Pójdziemy górą. Ach, bo wcześniej nie można było... Wow, wejść tu. Aha, bo to są... Aha, minigierka, super. No. Bo zobaczcie, jak klikniemy, jest jakiś wiatr. Tu jeszcze, dobra, już wiem. Te małe... Widzicie, ojej, jak to trudno... Te małe jedno i jedno... O, tu drugie! Ale... Tu nie wiem czemu... Czy tu dwa muszą być? No dobra, to weźmy dwa. Aha, czyli... O, jedno mi tam to wyleciało. Cholera. No! Czekajcie. I teraz tak. Prawdopodobnie... No, kuźwa. Masz jaki to... Tu się nie da dwóch naraz wsadzić. O. Tylko jeden wchodzi. Ten czerwony. Tak to się robi. Tym czerwonym trzeba, zobaczcie. Może już da się zgarnąć? Nie jeszcze. Dobra, górę. Nie. Tu, przez tą dziureczkę dolną. No, 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 chodź. Mamy! Tu się nigdzie nie idzie, nie? Dobre to było! Trzeba się pogłowić. Dobra. Oj, 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 to jest zło. Można tak szybciej iść. Gdzie była kłódeczka? Tu. No i... Papa? Jest! Do żołądka. O, mapa. Znaczy nie mapa, tylko lampa, Boże. Patrzcie, lampa Alladyna. Czy on chce... On chce życzenia spełniać, ale kurde, luzik.
No dobra, kogo życzenie w pierwszej kolejności? Może tego. On chce śpiewać chyba, bo banutka. Diva Concerto. Moi drodzy, to genialne. O, i w kokony się zamienili. Bardzo fajne. No dobra, a... Ten chce gwiazdkę z nieba, czy co? To ja też będę. Czy latać? W kosmos? W kosmos. No i? Wow! Lądowanie na Księżycu. Last. We got a problem here. Szalone. A co Grzybek chce? Tego nie wiem. Co to było takie? Ach, on się chce bawić! Śmieszne. No dobra, ten co? Prezent chce? No. No i o co chodzi? Aha. Ale Mikołaj. No nie, no. To był kwas. Sucharek. No i pozostał ten. Aha. Radzili sobie, kubek spuścili na niego. Wściekły. A to pasożyty. No, moi drodzy, i myślę, że na razie na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że rewelacja, jak zwykle, kurczę, po prostu mnie tak to zaskakuje, tak mile. Ten Mikołaj był po prostu przerażający. Więc kochani, mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że niedługo kolejną część wrzucimy. Trzymajcie się cieplutko i grajcie, jak najwięcej grajcie w tego rodzaju gry. Trzymajcie się ciepło, hej!